Witam na drugiej części konferencji, to znaczy 8 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu Krakowi z Pogonią Szczecin. Jest z nami trener PASU, Dawid Kroczek. Witam trenerze. Dzień dobry. Proszę trenerze o komentarz. Zacznę od podziękowania i gratulacji dla zawodników i sztabu za postawę, utrzymanie koncentracji i dyscypliny w otoczce tego wszystkiego, co się działo dookoła. Przede wszystkim wiary, zwycięstwo i strzelenia bramki w ostatniej minucie meczu. Naprawdę to są bardzo fajne chwile i rzeczy, które mocno wzmacniają naszą drużynę i pokazują potencjał i to, że naprawdę na dużo nas stać. Cieszę się, że taką drużynę widzieliśmy, w szczególności po tej dwutygodniowej przerwie. Po raz z Radomiakiem jestem z tego bardzo zadowolony i tutaj duży szacunek dla chłopaków za wykonaną pracę. Naprawdę trzeba to docenić, to co dzisiaj zrobili na boisku. Z przebiegu spotkania myślę, że pierwsza połowa była bardzo intensywna i stworzyliśmy dużo sytuacji bramkowych. Byliśmy bardzo często pod polem karnym przeciwnika i wydaje mi się, że tutaj w jakiś sposób powinniśmy sobie zagwarantować większy komfort i spokój na drugą połowę, strzelając kolejną bramkę. Natomiast trochę braku dokładności. Szkoda, w drugiej połowie, w szczególności w początku drugiej połowy, daliśmy się zepchnąć nisko i tutaj sporo musieliśmy wycierpieć, bo Pogoń przejęła inicjatywę i tworzyła zagrożenie. Z tego miała kolejny rzut rożny, z czego jeden zakończył się bramką i doprowadził do remisu. Natomiast no, bardzo się cieszę, że w końcówce spotkania przechyliśmy ten mecz na naszą stronę i dostrzeliśmy bramkę w pozostałym fragmencie gry. Jesteśmy naprawdę z tego bardzo zadowoleni. Bardzo dziękuję, trenerze. Jeśli są pytania, to proszę o przedstawienie się i podanie pytań. Dzień dobry, trenerze. Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Ja chciałem zapytać o tą koncentrację, no bo tak jak pan mówił, utrzymaliście ją. Czy był taki moment, no bo chyba nie było wiadome do końca, czy ten mecz się odbędzie, czy nie. Czy pan jakoś próbował tutaj zespół jakby no, w tym kierunku nastawić, żeby ta koncentracja właśnie była 100%? Czy był z tym w ogóle problem? Czy był problem, to myślę, że ocenialibyśmy po meczu, byśmy wyglądali słabo, bo łatwiej na ten temat powiedzieć. Natomiast no, naszą rolą, moją też rolą i tutaj jakby też odpowiedzialnością zawodników jest to, że musimy być zawsze gotowi, nie kalkulować. I tak podchodziliśmy do tego. No, oczywiście mecz stał pod znakiem zapytania. Natomiast każdy z nas był gotowy na to, że będzie trzeba ten mecz grać. Jeżeli by zapadła decyzja, że tego meczu nie gramy, to okej, każdy ma prawo taką decyzję podjąć. Natomiast zespół był gotowy, co było widać na boisku, w szczególności w pierwszej połowie. Naprawdę było bardzo dużo dobrych akcji i byliśmy mocno zdeterminowani i tak samo w końcówce spotkania. To jest dla nas bardzo ważne i cieszę się, że tutaj w otoczce tych wszystkich działań nie wpłynęło to na nas niekorzystnie. Dzień dobry, trener Krzysztof Kulacz-Fagry. Chciałem pytać o to, jak wyglądało ze strony zawodników właśnie pana trenera, jak wyglądało podejście jeszcze przed przyjazdem delegacji, jak wy go zgodziliście. Która opcja gdzieś tam u was przeważała, jeśli chodzi o to, czy ten mecz zostanie, ma zostać rozegrany, nie rozegrany, o to się zapytam. No, wydaje mi się, że nie warto zajmować się rzeczami, na które nie do końca mam wpływ, no to nie ja podejmuję decyzję, czy mecz będzie nie piłkarze. Więc, tak jak powiedziałem, naszą rolą jest być zawsze gotowym i standardowo, jak to są mecze u nas, pojechaliśmy do hotelu, gdzie mieliśmy obiad, potem mieliśmy chwilę odpoczynku, odprawę przedmeczową i przyjechaliśmy na stadion, byliśmy 100% gotowi na to, żeby grać. Jeszcze drugie pytanie, już takie od strony bardziej sportowej. Chciałem zapytać o moment zwątpienia, no bo rzeczywiście gol dla Pogoni padł po wielu niewykorzystanych sytuacjach. Czy wątpił pan w to, że jeszcze uda się w końcu zepchnąć tego gola na 2-1, bo rzeczywiście prawda jest taka, że Krakowa sobie stworzyła mnóstwo sytuacji, natomiast rzeczywiście skuteczność dzisiaj kulała w wielu okazjach. Mocno wierzę w zawodników i w mój zespół i tej wiary z mojej strony na pewno nie może zabraknąć, bo też piłkarze by to widzieli, jeżeli bym w nich nie wierzył i nie dawał też im tego wsparcia, to na pewno też by było ciężej. Natomiast też jest bardzo ważne ich nastawienie na boisku i tutaj to zasługuje na takie słowa uznania, że do końca konsekwentnie próbowali przechylić tą szalę meczu. Tak jak pan wspomniał, w tej drugiej połowie Pogoń miała jakby więcej posiadania piłki, więcej tworzyła sytuacji, może nie do końca takich klarownych, natomiast więcej jakby tworzyła sytuacji pod kątem atakowania. Natomiast my po odbiorze stworzyliśmy też bardzo dobre sytuacje. Jakby konsekwentnie, mimo tego, że przyszedł moment dla nas cięższy, musieliśmy popracować w obronie niskiej, wychodziliśmy z kontratakami i tworzyliśmy dobre sytuacje, więc myślę, że tutaj wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę. Dzień dobry, panie trenerze. Rafał Nowak, teraz PASY. Gratuluję zwycięstwa, szczególnie w takich okolicznościach. Bramka w ostatniej minucie.
Chciałem zapytać o takie szczegółowe rzeczy, bo tak ogólnie o meczu to Pan dużo opowiedział. Chciałem zapytać o pewne wybory personalne. Wygląda na to, że Jani Atanasow przegrywa rywalizację w środku pola, skoro dostaje tak mało minut, zapytam o tego zawodnika. No i zapytam też o tą zmianę w wyjściowym składzie. Filip Rózga, to była jedyna zmiana, jeśli chodzi o ten skład wyjściowy, zaczął na ławce. Czy to miało związek z jego urazem? Zacznijmy od Janiego. Jan jest dobrym zawodnikiem, to jest reprezentant kraju i tutaj wiemy, jaki też ma potencjał i jak jest w stanie grać. Natomiast dzisiaj zdecydowaliśmy się na układ Michaela i Patryka w środku. Taką decyzję podjęliśmy i nie chcę jakby używać słów, że przegrywa rywalizację, bo jakby sezon jest długi i jakby na tą chwilę czujemy, że znaczy w tym momencie, przygotowując się do meczu z Pogonią, czuliśmy, że to jest najlepszy zestaw ludzi na realizację planu, który założyliśmy. Jeżeli trochę plan się zmieni, to Janin też jak najbardziej będzie grał. Natomiast dzisiaj była taka decyzja, z tego ona wynikała. Natomiast jeżeli chodzi o Filipa, na pewno ta sytuacja, która miała miejsce z Radomiakiem, miała na niego wpływ i on odniósł poważny uraz, przez praktycznie 10 dni nie trenował. Jeżeli byśmy zdecydowali się, że Filip ma grać od początku, to nie byłby problem. Natomiast jest pytanie, czy tutaj jakby ten stan skokowy by wytrzymał to obciążenie, gdzieś tam noga by nie uciekła. I jakby podjęliśmy decyzję, że Filip będzie do wejścia z ławki. Tak jakby ułożyliśmy ten plan i z tego ta decyzja personalna zapadła. To jeszcze troszkę nawiążę do tego aspektu okołomeczowego. Są rzeczy, na które Pan nie ma wpływu, czyli, ale chciałem zapytać, jak Pan myśli, jak drużyna odczuwała brak wsparcia całego stadionu, no bo część kibiców na stadionie jednak była i ten doping był, ale jak Pan myśli, czy udałoby się, mając wsparcie wszystkich czterech trybun, tą pierwszą połowę zakończyć nie na 1-0, tylko na bardziej okazałe prowadzenie, tak żeby był spokój. Tak jak Pan wspomniał, no, sytuacja była specyficzna. No, ja już byłem na stadionie praktycznie przed 12 i boisko było w fatalnym stanie, nie nadawało się do grania i no, nikt jakby nie przypuszczał, jakie będą dalsze konsekwencje tych działań, no, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody do końca mimo prognoz, no bo tak jak widzieliśmy, no, o godzinie 17-18 miała być powtórka, a okazało się, że ten deszcz nie spadł i na pewno te decyzje jakby no nie były jakby do końca łatwe do rozwiązania i to samo się tyczy kibiców. No tutaj jak wiecie, serwerownia została zalana, bardzo dużo rzeczy, które jakby na co dzień są potrzebne do takiego jednego wydania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie stadionu, są potrzebne, że natomiast no to nie umożliwiło wiele spraw. Oczywiście teraz jakby podsumowując, gra się dla kibiców, to jest najpiękniejsze, jeżeli się czuje te emocje, tą adrenalinę. I nikogo nie cieszy granie przy pustym stadionie, to jest na pewno bardzo wymagająca sprawa i tak jak powiedziałem, no, piłka nożna to jest przede wszystkim rzecz, która ma cieszyć ludzi dookoła, nas samych i też ludzi dookoła, bo to jest piękno sportu. Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Malec, teraz pasy. Panie trenerze, to był taki mecz, w którym generalnie się decydowało, czy ten dobry, czy bardzo dobry początek Krakowi był taki trochę przypadkiem, czy rzeczywiście ta Krakowia się tego czuba tabeli przytrzyma? Czy pan w tym momencie czuje się trenerem czołowej drużyny w Polsce w tym sezonie? Czuję się trenerem drużyny, która jest bardzo zdeterminowana, chętna do pracy, ambitna i która chce się rozwijać. Czy będziemy czołową drużyną, to pokaże to ostatni mecz w sezonie, na którym miejscu skończymy. I też staramy się być bardzo ostrożni i z taką dużą naprawdę pokorą podchodzi do tego, bo tak jak widzicie, no, życie szybko sprowadza na ziemię i też jechaliśmy na Radomiak, mimo tego, że podchodziliśmy do tego przeciwnika tak samo, no, to popełniliśmy dużo błędów, mimo tego, że gdzieś tam ta gra może nie była najgorsza, ale doprowadziło do tego, że tego meczu nie wygraliśmy. Chcemy takiej sytuacji unikać. Chcemy być świadomi tego, że no, każdy taki błąd kosztuje 3 punkty i bardzo taką dużą dozą ostrożności i też konsekwencji w działaniach chcielibyśmy realizować to, co sobie zakładamy, bo to jest nasza wspólna praca, jeżeli chodzi o całą grupę ludzi, która tutaj ze mną współpracuje i piłkarzy. I wydaje mi się, że to jest takie podsumowanie. Czy to będzie czołowa drużyna? Bardzo bym chciał i robimy wszystko, żeby tak było. Bardzo ciężko na to pracujemy, natomiast no, życie pokaże, czy tak będzie, bo ciężka praca nie zawsze też jakby to oddaje. Musimy pracować też mądrzej i przede wszystkim musimy być skuteczni, a dzisiaj w końcu z tym meczu też tak było. Panie trenerze, po meczu w Radomiu wymieniliśmy parę pytań, jeśli chodzi o młodzieżowców. Szacun, że dzisiaj Pan nie wystawił Rózgi
od początku po to, żeby robić minuty do tych 3000. Czy pan generalnie jest zadaniowany tak, że ta norma tych 3000 minut na koniec sezonu ma być spełniona? Czy powiedzmy to jest wtórne, że ma pan grać najlepszymi piłkarzami, a jeżeli to będą młodzieżowcy, to będzie fajnie? Znaczy, póki co my takie decyzje jakby podejmujemy, no bo i na Raku wyszliśmy bez młodzieżowca, bo czuliśmy, że najlepsze rozwiązanie będzie wyjście w takiej strukturze i tak samo dzisiaj. No, wątpię, że Filip gotowy na grę od początku, tak jak rozmawialiśmy, pierwsze ze względu prewencji tego urazu, a dwa, bo też 10 dni nie trenował i jest bardzo duże ryzyko, że gdzieś tam może się naciągnąć, może ta stopa źle stanąć, no, duży jakby zagrożeń pod tym kątem. Natomiast no, musimy sobie powiedzieć wprost, no, nikt nie chce płacić kary, więc ja sobie nie wyobrażam, że tych 3000 minut nie zrealizujemy, będziemy to konsekwentnie robili, natomiast no, tam tak naprawdę mamy do odbudowania, nie wiem, 110-120 minut, no, to jest liczba bardzo mała w perspektywie wszystkich spotkań, więc ja bym tutaj się o to nie obawiał. A dwa, no, jeżeli Filip był wystawiany w pierwszym składzie, to naprawdę na to zasłużył, bo jak sami zresztą widzieliście, no, to nie była decyzja, że Filip grał z młodzieżowcem. Filip jest w stanie wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie i dawać nam bardzo duże radości, więc jakby w tą stronę chciałbym, w tą narrację chciałbym iść, jeżeli chodzi tutaj o jego osobę. I myślę, że no, tutaj będziemy konsekwentni w realizacji tego planu. Tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo spotkań do rozegrania i nie obawiałbym się, że tego nie zrobimy. A czy pan ma takie zadanie? Będzie pan z tego rozliczany? Czy to jest, powiedzmy, no, zawsze lepiej nie zapłacić milion czy półtorej niż... Zapłacić, nie? Z własnej kasy dawaj, jak nie, no ja są strategie, przyjęliśmy tutaj rozmowę, był jasny na pionie z zarządem, z prezesem i z tutaj dyrektorami, no, że robimy to, no Krakowia też jest klubem, który ma kilku fajnych wychowanków, Filip jest jednym z nich i też chcemy stawiać na młodzież, no tak jak powiedziałem, ten przepis jest o tyle niebezpieczny, że czasem zaburza dobre decyzje. Właśnie o to i te chodzi, decyzje no. Wpływają później też na postawę zawodników, no bo jeżeli mam piłkarza, który na daną chwilę wygląda lepiej, a w jego miejscu muszę podjąć decyzję, że biorę młodzieżowca, zaburzam harmonię w szatni. I później zawodnik starszy, jeżeli mam być szczery, co go tu interesuje, że ma grać młodzieżowiec. Ja wyglądam bardzo dobrze, pracuję na to, a trener mnie nie daje. Więc jakby też muszę rozumieć te zachowania i dążyć do tego, żeby te decyzje były sprawiedliwe. One nigdy nie będą popularne. Wybieram pierwszą jedenastkę i zawsze zawodnicy rezerwowi będą mniej zadowoleni. Ci, którzy nie są w kadrze meczowej, nie będą zadowoleni. One nie będą popularne decyzje, ale je wszyscy akceptujemy. To są czasem trudne wybory. Ale dla mnie, tak jak powiedziałem na początku pracy z zespołem, gdzie się spotkaliśmy, najważniejsze jest dobro drużyny. I ja nie mogę postąpić wbrew drużynie, wbrew sobie, decydując się na coś, czego nie do końca czuję. A jak tak szczerze, panie trenerze, czy odejście Pawła Jaroszyńskiego miało jakikolwiek związek z tym, żeby jak się ten nas chłopak nazywał? Biedrzyckiemu było łatwiej, powiedzmy, no, wejść na boisko, wygrać no, jakieś minuty na lewym wahadle. Wydaje mi się, że trochę źle sformułowałem pytanie, bo teraz nasuwa się pytanie, po co ściągaliśmy Biedrzyckiego? No, jeżeli byśmy nie czuli tego, że będziemy na niego stawiali, że to będzie zawodnik, który będzie dla nas w jakiś sposób ważny, to byśmy go tutaj nie brali. Tak jak powiedziałem, ja też uczestniczę w procesie transferowym, Jarek Gambal, Filip Trubalski, prezes i jeżeli nie czujemy danego zawodnika, to go po prostu nie bierzemy. Natomiast tutaj Bartka czuliśmy i to było dla nas ważne. Natomiast no, jest rywalizacja na pozycji, no, jeżeli okazuje się, że mamy 3 zawodników, patrzymy jak to może się też rozwinąć w perspektywie przyszłości, podejmujemy decyzję. No, to Paweł przepracował cały okres przygotowawczy, większość sparingów rozegrał w pierwszym składzie i tak samo rozegramy z Piastem Gliwice. Więc ja myślę, że tutaj wszystkie decyzje dookoła były sprawiedliwe i jasne dla wszystkich. Natomiast zapadła taka, a nie inna decyzja moja i życie po prostu toczy się dalej, tu nikt do nikogo nie ma pretensji. Tak jak powiedziałem, no, podejmuj trudne decyzje, to nie jest proste. Bo to też był ważny zawodnik dla Krakowi i to jest osoba, która też miała tutaj duży wpływ na to, co się działo. Natomiast widzę tak zespół, a nie inaczej. Muszę podejmować takie decyzje, bo chcę po prostu osiągać jak najlepsze wyniki i z tego jestem rozliczany. Ale łatwiej mu wygrać rywalizację z Olafsonem i Jaroszyńskim, prawda? No, no, jak są trzy osoby, no to jest zawsze no, jasne, łatwiej. No, do tego o to mi chodziło. Porozmawiajmy o spotkaniu, bo tutaj jasne, to możemy. Niedziela za chwilę. Dokładnie, więc jeśli są jakieś pytania, jeszcze tam jest pytanie odnośnie spotkania, to bardzo proszę. Dzień dobry panie trenerze, Łukasz Kotuliak z portalu Prosto z Autu. Gratuluję zwycięstwa i mam panie trenerze pytanie, to był drugi mecz, zobaczyliśmy Krakowie ofensywną, kreującą, drugi mecz rzędu u siebie, poprzedni z Górnikiem
I czy właśnie ten atak pozycyjny i kreacja gry był czymś, na czym szczególnie Państwo skupiali się w okresie przygotowawczym i na początku sezonu? Dziękuję. Dobre pytanie. Jak graliśmy o utrzymanie i można powiedzieć o życie, dużo czasu poświęcaliśmy na organizację gry w obronie, bo to było dla nas kluczowe i jak sami widzieliście, były mecze czasem no jakby bardzo mocno ukierunkowane na defensywę, przejście z obrony do ataku. Minimalizowały jakby posiadanie piłki, tworzenie sytuacji, szukaliśmy głównie jakby swojego zagrożenia po kontrach i jakby taki podjęliśmy styl pracy. Natomiast gdy rozpoczęliśmy okres przygotowawczy, no chcieliśmy trochę tą, można powiedzieć, wajchę przesunąć też na korzyść działań ofensywnych, bo uważam, że zespół też musi być w stanie kreować sytuację, tworzyć zagrożenie, a nie tylko grać w niskiej obronie i liczyć na to, że coś się uda zrobić z przodu, więc jakby dużo czasu na to poświęciliśmy i cały czas poświęcamy. Ważne jest to, żeby zespół też był kompleksowy, bo nie możemy popaść w skrajność ani pod kątem atakowania, ani pod kątem obrony, bo za to później się gdzieś tam zapłaci cenę. Cieszę się, że ten balans się coraz bardziej kształtuje, natomiast no musimy cały czas dokręcać te detale i zarówno pod kątem obrony, skoków pressingowych, obrony pola karnego i tak samo w momencie otwarcia budowy, czy zachowań pod bramką przeciwnika, także te rzeczy są na pewno dla nas ważne. Dzień dobry panie trenerze, mam pytanie o Michała Rekoczego. Dlaczego Dudkiewicz Kristian i redakcja Polskiej Zwierciadła Futbolu. Dlaczego piłkarz taki klasy jak Michał Rakoczy nie może liczyć na występy podstawowej 11 pasów? Pytanie jest mocno tendencyjne. Co to znaczy takiej klasy? Chodzi mi o talent Michała. Znaczy, już chyba na tyle zrozumiale się wypowiedziałem na ten temat, że to dla mnie nieważne jest to, co się działo wcześniej. Bo za zasługi to się buduje pomniki. Natomiast my musimy liczyć się z tym, że trzeba w każdym tygodniu być jak najlepszą wersją siebie, jak najwięcej dawać drużynie i też podejmować decyzje pod kątem rywalizacji i walczenia o pierwszy skład. Michał to robi cały czas. Natomiast nie mam do niego absolutnie żadnych pretensji, bo walczy o to, żeby wychodzić w tej pierwszej jedenastce. Ciężko pracuje na treningach i dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń pod kątem jego pracy. Ale pozostała grupa zawodników grająca na tej pozycji, czyli mówimy tutaj o Benie Kamanie, Miku Van Burenie, Aydinie Hasiczu, Filipie Ruzde czy Mati Bochnaku, no pracują równie dobrze i te decyzje, tak jak powiedziałem, nie są popularne, one może się komuś nie podobać, natomiast podejmuje je zgodnie ze sobą, tak żeby wystawić najmocniejszą ekipę na dany mecz i to jest po prostu tyle. Nie chciałbym, żebyśmy szli w narrację w stosunku do jakiegokolwiek zawodnika takiej klasy, albo reprezentant, albo grał kiedyś w jakimś tam klubie, to nie ma znaczenia. Bo wychodzisz na boisko i zaczyna się tu i teraz. Nie możemy żyć przeszłością i przyszłością. Żebyśmy nie robili takich skrajnych podsumowań, bo potem dziwimy się, dlaczego pewne rzeczy nie działają. No to trzeba być jakby rozsądny. No, tak jak powiedziałem, no, ja bardzo cenię Michała za to, co zrobił, bo końcówkę sezonu miał naprawdę bardzo dobrą. W kilku meczach był kluczowym zawodnikiem, między innymi z Rakowem Częstochowa, gdzie zagrał fantastycznie. To jest zawodnik o naprawdę olbrzymim potencjałem, ale musi to udowadniać każdego tygodnia i do tego zmierzam, żeby tak było. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami do tego dojdziemy i nieraz Michała zobaczymy w pierwszym składzie, natomiast ja nie mogę tego tutaj Wam teraz obiecać i powiedzieć, że będzie Michał wychodził. Od początku to jest kwestia treningu i tego, jak to będzie wyglądało w tygodniu. To jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo za udział w spotkaniu. Dziękuję.